Okej, okay, dzięki. Więc witam jeszcze raz Was wszystkich. Jest mi bardzo, bardzo miło, że dołączyłem do tej społeczności, dlatego że sysopsi, devopsi to są główni moi klienci, główni użytkownicy, którymi pracuję przez całą niemalże swoją karierę. Więc rozumiem ten świat i jest mi bardzo bliski. Dzisiaj będę mówił o tym, jak dostarczyć wygodę i moc usługi chmurowej do centrów danych klienta. Więc chciałbym też przybliżyć świat, w którym ja pracuję, żebyście wy poznali trochę mnie i też chciałbym poznać też wasz świat. Swoją prezentacją chciałbym po pierwsze was zainspirować tematem, że można dzisiaj ciągle odnosić sukces z wdrożeniami u klienta i że to nie musi być trudne, tak jak było to kiedyś. I że rola sysopsów i devopsów tak naprawdę może się wiązać też z takimi wdrożeniami. Przy okazji podzielę się z wami swoimi doświadczeniami. Aktualnie jestem technicznym kierownikiem produktów w firmie Dynatrace i przez pierwsze 5 lat pracowałem nad typowym produktem instalowanym u klienta, gdzie doświadczyłem tych wszystkich problemów z wdrożeniami. Po czym odkryłem SaaS-a i byłem pod mega, mega wrażeniem, naprawdę, bo wszystkie, czy może większość tych problemów zniknęła. Natomiast ostatnie lata zacząłem budować tak zwaną usługę zarządzaną dla naszego produktu, który głównie jest serwowany jako serwis w chmurze. Jak połączyć te wszystkie światy? O tym właśnie dzisiaj opowiem. Działa wszystko. Mam nadzieję, że działa. No dobrze. Tak, już było wspomniane, że. Było wspomniane, że tęsknimy za tymi spotkaniami na żywo. Ja również tęsknię, ale żeby trochę to było bardziej takie ludzkie, bardziej społeczne, to oczywiście też zaproszę do używania czatu. Jeżeli możecie napisać mi, skąd jesteście, co robicie w pracy, tak? Czy jesteście DevOpsami, czy SysOpsami, czy może programistami, to mi bardzo też pomoże. Ja przeczytam sobie w czacie, co tam piszecie, żeby ukierunkować też taką prezentację i swoje doświadczenia. I jestem bardzo też ciekawy, czy macie jakieś doświadczenia z wdrożeniami u klienta, tak? Takim on-premise w centrach danych klienta. Jeżeli macie, napiszcie też jakie, czy były straszne, jakie mieliście problemy, to będzie bardzo, bardzo dla mnie wartościowe. Ale właśnie, mówiąc o spotkaniach, na żywo zwykle pewnie byłaby jakaś pizza. No ale mamy czasy takie, jakie mamy. Pizza chyba musi być albo wirtualna, albo jako usługa. I żeby was trochę przybliżyć czy wdrożyć, tutaj takie słowo w klucz, w ten temat, że istnieją różne modele wdrożenia, pomyślmy sobie, co by było i jak by to wyglądało, gdybyśmy chcieli serwować pizzę jako usługę. Tak? I tu przytoczyłem takie typowe modele wdrożeniowe. Zaczynając od lewej, on-premise, czyli te instalowane lokalnie, te instalowane u klienta. Tak więc tutaj takim typowym przykładem, gdyby to była pizza, no to jest taka pizza robiona przez was w domu. Tak, od początku do końca, w waszej kuchni, w waszym piecu, przez was od początku do końca. Przykładem takim technicznym to na przykład byłaby Jira Data Center, tak, którą sobie instalujecie u siebie w firmie na przykład. Drugim takim modelem, tak, zauważcie, że tutaj oddelegowujemy już część odpowiedzialności do dostawcy oprogramowania. To jest taka wspólna kuchnia, tak, gdzie oddelegowaliśmy piec i kuchnię, bo tego nie mamy, tak? Na przykład to by była wspólna kuchnia, na przykład polowa, tak, gdzie już ten piec, kuchnia jest, musimy przynieść sami ogień, na przykład do tego pieca. I sami zrobić resztę. A takim przykładem technicznym to na przykład jest EC2 w AWS-ie, tak? Czyli wirtualna maszyna. Idąc dalej, CaaS, czyli usługa, kontener jako usługa tak naprawdę, to jest takie przeniesienie do przynieś i upiecz. Mi trochę się przypominają tak naprawdę czasy studenckie, kiedy mieszkałem w akademiku i kuchnia była na piętrze.
No i trzeba było przynieść swoją pizzę, czasami mrożoną, taką, wiecie, pobraną z pobliskiego GitHuba albo Stack Overflow. No i używamy dostępnej infrastruktury, tak? To co tam było, to używaliśmy i też mogliśmy być szczęśliwi. Jest też taki model, gdzie dostajemy platformę jako usługę, czyli taka nawiązanie do pizzy na wynos, tak? Czyli zamawiamy sobie pizzę, ale to my na przykład pijemy swoje własne napoje, herbatę, kawę czy co lubimy. Znajomych, których mamy na przykład w domu u siebie i sobie rozmawiamy i też jest fajnie. A takim przykładem technologicznym tutaj to na przykład jest AWS-owy Beanstalk albo Google App Engine. No i kolejnym modelem to jest funkcja jako usługa. Tutaj parafraza do restauracji takiej oczywistej, tak, czyli idziemy sobie do restauracji ze znajomymi, zamawiamy i to jest tak naprawdę taka fajna restauracja, bo możemy sobie zamówić co tylko chcemy i ile tego chcemy, tak, parafrazując trochę do tego, jaką, że możemy wywołać na niej dowolną funkcję i ile razy potrzebujemy. Tak, tu na przykład jest taka typowa AWS Lambda, to będzie przykład taki technologiczny. No i ostatni skrajny, pewnie najbardziej powszechny, najbardziej Wam bliski, czyli usługa jako serwis. No i to jest taka naprawdę taka imprezka, tak? Idziemy sobie na imprezę, wszystko jest zapewnione, nawet nie musimy iść z własnymi znajomymi, bo pewnie jakiś tam na miejscu już spotkamy. Ale ciągle to do nas należy rozmowa i wykorzystanie tej całej sytuacji. No i tu jako przykład taki technologiczny podałbym na przykład powszechnego Gmaila. W każdym razie, każdy z nas jest inny, tak? Każdy z nas ma inne potrzeby. Każdy z tych modeli ma swoje wady i zalety. Jedni lubią gotować, inni wolą restaurację, a czasami mamy takie czasy, tak jak dzisiaj czy teraz, kiedy no, tak naprawdę restauracja czy impreza no, nie jest w ogóle możliwa. I w biznesie też możemy mieć takie sytuacje, że niektóre modele nie będą dla nas możliwe. A my ciągle chcemy zjeść pizzę, prawda? Więc pozwolę sobie postawić taką tezę, że tak naprawdę niewiele osób lubi instalować, wdrażać i konfigurować oprogramowanie. Domyślam się już trochę, że skoro jesteście głównie pewnie sysopsami, devopsami, pracujecie z usługami w chmurze, to też tego nie lubicie robić. A ja osobiście powiedziałbym, że lubię jeść i rozmawiać ze znajomymi. Więc tak nawiązując trochę do poprzedniego porównania. Więc trzeba coś z tym zrobić, tak? Coś trzeba zrobić, żeby dalej sobie zjeść, dalej, żeby było fajnie i przyjemnie i rozwiązać ten problem, żeby nie zawsze musieć tak naprawdę tą pizzę robić samemu. No więc jest problem. Najpierw dowiedzmy się może, dlaczego tak naprawdę nie lubimy tego robić, tak? I nie wiem jak wy, ale pierwsze, co ja robię i też zrobiłem to, żeby się przygotować do tej prezentacji. Pierwsze, co zrobiłem, to wpisałem problems in deployment w Google, bo chciałem coś się dowiedzieć, jakie inni mają problemy, jak sobie z nimi radzą. No i fajnie, znalazłem sobie challenge. To jest dokładnie to, o co mi chodziło. No i pierwszy punkcik, obawy przed bezpieczeństwem. No i tu już mi się taki włączył mój humor i tak sobie pomyślałem, no tak, obawy przed bezpieczeństwem przy wdrożeniach, no można się poślizgnąć na przykład w drodze do serwerowni, żeby tam zainstalować to oprogramowanie. Ale potem patrzę, wrogie środowisko. No to tak, w sumie można spotkać złego admina. No i tu trochę mi się ziszcza to, co mi się w głowie zaczęło pojawiać, bo można zostać kontuzji, no ale tak, jak admin się wkurzy, to bang po prostu. I wychodzi trauma, tak, po bójce. No, jednoznacznie wykrakałem sytuację. Tu już trochę zaczynałem wątpić w tego Google'a i w ogóle to, co te internety nam sprzedają, więc wystawienie na toksyny, to ja już nie wiem, co w tym data center, w tej serwerowni tam się działo. No ale tak, no jak będzie wypadek, tak, zostaniemy w tej serwerowni, to w zależności od tego, jak to chłodzenie tam działa, to albo się przegrzejemy, albo zmarzniemy, a w najgorszym przypadku to się nawet odwodnimy i kaput. Więc tego nikomu oczywiście nie życzę, ale pomyślałem sobie, dobra, dam jeszcze jedną szansę. Zobaczę, jakie są podobne pytania.
No i się okazuje, że wdrożenie również może dotyczyć naszych rodzin. No ale i tu w sumie pełna zgoda, tak? Bo jeżeli wdrożenia są takie problematyczne, będą się przyciągać, no to mogą też wpłynąć na nasze rodziny i dzieci. A my tego na pewno nie chcemy. Więc zastanówmy się, jak zrobić, żeby życie tak naprawdę było piękniejsze. Więc muszę się jednak posiłkować problemami, którymi ja doświadczyłem, z którymi miałem do czynienia. I zacznę od problemów właśnie tych, które są z tymi wdrożeniami on-premise, czyli lokalnymi. Pierwszym takim problemem, który wspominam, jest starzenie się i nienadążanie za aktualizacjami. No bo jak to zwykle bywa, jeżeli zainstalujemy sobie u klienta jakąś, nie wiem, bazę danych SQL-a, Hadoopa, Oracle'a i ona działa, to zwykle klient nie będzie chciał tego ruszać, no bo jeszcze się zepsuje. I tak lata mijają i potem dochodzimy do momentu, kiedy mamy w swoich centrach danych stare oprogramowanie. Co się oczywiście wiąże z płatnością na bezpieczeństwo, dlatego że no nie możemy dostarczyć tak łatwo poprawek, załatać luk bezpieczeństwa. Co też wiąże się z tym, że jest wysokie ryzyko, dlatego że jeżeli problem się pojawi, to może też wpłynąć na to, że nasza ciągłość biznesu zostanie przerwana, tak? Czyli nasze oprogramowanie przestanie pełnić swoją funkcję i rozwiązać swoje problemy. Więc zwykle klienci myślą o tym, żeby replikować te dane, żeby mieć wysoką dostępność. To z kolei jest bardzo kosztowne. Jeżeli mówimy o kosztach, no to już sam start z taką instalacją, z takimi wdrożeniami u klienta jest ciężki, dlatego że jeżeli myślimy sobie o takich enterprise'owych rozwiązaniach, to potrzebujemy naprawdę dużych maszyn. I te wydatki na hardware są wysokie, często wręcz przeszacowane, w sensie kupujemy na zapas większy hardware, który nie jest potem dobrze utylizowany. Z licencją też jest ciężko, dlatego że często licencja nie jest elastyczna, jest często wieczna, tak? Po angielsku jest perpetual, więc jest często droga. Czyli też znowu klient płaci za coś, czego może nie do końca nawet wykorzystuje. Kolejny problem potem jest z utrzymaniem takiego oprogramowania czy takiej usługi, dlatego że potrzeba jakichś szkoleń, potrzeba ekspertów, może zewnętrznej firmy. My też jako dostawcy takiego oprogramowania mamy problem z tym, żeby wspierać technicznie takiego klienta, bo nie mamy tam dostępu. Pojawiają się częste problemy, w tym na przykład podatność na jakieś różne klęski i takie zewnętrzne czynniki, tak jak na przykład strata prądu w serwerowni czy problemy sieciowe, baza przestaje działać i nagle nasza usługa, nasz serwis również. Sama w ogóle trudność taka operacyjna w konfiguracji, administracji, może skalowania tego systemu też jest bardzo taka uciążliwa, rzekłbym. No i w pewnym sensie możecie powiedzieć, że większość tych problemów to tak naprawdę nie nasze problemy, w sensie nie nasze jako dostawcy takiego programowania, tylko klienta. I tu jest błąd, tak? Błąd pierwszy, który tutaj zauważam, bo problemy klienta to są tak naprawdę nasze problemy. No ale żeby jednak dokończyć cały obrazek, no to są oczywiście zalety, tak, takiego modelu wdrożeniowego na miejscu. Więc zaletami, no to jest tak naprawdę infrastruktura, dlatego że no, to jest koszt klienta, a nie nas jako dostawcy. No i też nie za bardzo mam na to jakiś wpływ, tak, no możemy zasugerować ewentualnie klientowi, że potrzebuje takiego hardware'u, a nie innego, ten jest lepszy czy gorszy. Zaletą niewątpliwie dla klienta naszego, czy dla nas jako użytkowników takiego rozwiązania, no to jest pełna kontrola nad danymi, tak? Czujemy się bezpiecznie, kiedy mamy kontrolę, czujemy się bezpiecznie, kiedy wiemy, że no, nikt w tych naszych danych tam nie grzebie i nie wiadomo, gdzie one nie są składowane. Trzecia rzecz to bezpieczeństwo, tak? Takie zewnętrzne, no bo skoro mamy tą usługę u siebie lokalnie,
To znaczy, że nie jest podatna na ataki zewnętrzne, hakerów, dostęp z publicznych miejsc. No i ostatnie, ale niekoniecznie najmniejsza zaleta to jest to, że zwykle takie oprogramowanie jest bardziej personalizowalne, bardziej konfigurowalne. No więc skoro nie jest tak do końca różowo z tym modelem, to przyjrzyjmy się może drugiemu, temu skrajnemu modelowi, tak? Więc no to może software as a service to jest to rozwiązanie. No i mówię, kiedy ja zobaczyłem pierwszy raz, zetknąłem się z takimi usługami w chmurze, to oszalałem, tak? Bo było naprawdę, naprawdę pięknie. Więc takie typowe zalety tego modelu wdrożeniowego, no to jest przede wszystkim to, że jest powszechny, tak? Nie ma, że wszyscy używają jakichś usług w chmurze. Trudno nawet znaleźć kogoś, kto nie używa. Czasami niektórzy nie wiedzą nawet, że używają, ale używają, tak? Na przykład nasze mamy, które używają Gmaila, na przykład moja. Pewnie nie wiesz, że to jest usługa w chmurze. Drugą taką zaletą niewątpliwą jest to, że są minimalne wymagania sprzętowe, czasami nawet zerowe, tak? Tak jak w przypadku Gmaila nic nie musimy instalować, chyba że na przykład jakąś apkę na telefonie. Licencja też jest elastyczna, to jest niewątpliwie zaleta i na pewno tu kojarzycie, głównie w usługach tych chmurowych mamy różne modele, tak? Jakieś na przykład darmowe, podstawowe, jakieś enterprise'owe, zaawansowane, premium i tak dalej, które możemy dostosować do własnych potrzeb, do tego, żeby one jak najbardziej odzwierciedlały to, jak chcemy korzystać z usługi i w pełni ją wykorzystywać. Kolejną zaletą jest niewątpliwie bardzo wysoka dostępność, tak? Ona jest często gwarantowana przez takie poziomy SLA. Oczywiście możemy tam dotrzeć z każdego miejsca, o każdej porze, to jest niewątpliwie zaleta. Minimalny wkład, żeby utrzymać taką usługę, tak, może skonfigurować i to jest tyle. No i za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest dostawca, który zna swoją aplikację i wie, jak ją zabezpieczyć, więc więc brzmi świetnie. No ale żeby nie było tak, że ja tylko się powołuję na własne doświadczenia, to chciałbym też się odnosić, i teraz zrobię to pierwszy raz i potem jeszcze będę wracał do tego tematu. To jest taki raport State of Cloud, publikowany przez firmę Flexera. I to jest jeden z bardziej takich poważanych, respektowanych raportów, który trafia do CTO, CEO dużych firm, gdzie publikuje, jakie są trendy w usługach takich chmurowych. On jest, zdaje mi się, że darmowy, więc możecie sobie go pobrać. Darmowy jest w cudzysłowie oczywiście, bo trzeba sprzedać swoje dane osobiste, czyli jakiegoś maila itp. State of Cloud mówi tutaj, że 99% enterprise'owych klientów rzeczywiście używa co najmniej jednej usługi w chmurze publicznej. Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, myślę. I to jest takie potwierdzenie, że rzeczywiście SaaS jest powszechny. Więc no, trudno się nie zgodzić, że SaaS jest dla każdego. Ale tu uczulam kolejny błąd, bo SaaS nie jest dla każdego. I nie mówię tylko o tym 1%, ale o dużo większej liczbie. Są oczywiście problemy i niewątpliwe wady takiego modelu wdrożenia. Przede wszystkim najważniejszym problemem według mnie to jest to, że wrażliwe i osobiste dane nie są pod kontrolą klienta, użytkownika czy organizacji, tak? One sobie gdzieś tam fruwają po chmurze i nie wiadomo, czy nie wyciekną, a słyszymy o takich problemach bardzo, bardzo często ostatnio. Kolejny problem to jest taki brak kontroli nad aktualizacjami, zmianami i procesami, a enterprise'owi klienci często mają swoje wymagania na temat tego, żeby dokumentować każdą zmianę, żeby mieć ścisłą kontrolę nad procesem i tym, co się dzieje w systemie. Dużo jest też mniejsza możliwość personalizacji i konfiguracji, bo jeżeli sobie wyobrazimy na przykład takiego Netflixa, no to trudno
tam coś za bardzo zmienić, a już tym bardziej powiedzieć Netflixowi, że filmy nam się nie podobają i chcemy inne. Kolejnym problemem jest kontrola nad kosztami i to problem dotyka zarówno dostawcy takiej usługi, jak i też odbiorcy. Tak, my jako dostawcy takiej usługi często musimy mocno uważać na te koszty, dlatego że może się tak zdarzyć, że gdy wystawimy naszą usługę, no to na przykład takie testowe konta trialowe takie zjedzą nam po prostu cały budżet, bo będziemy musieli skalować swoje serwisy, tak? Więc tu trzeba uważać naprawdę bardzo. Kolejnym problemem to jest to, że jeżeli zdarzy nam się problem, jakiś bug w systemie i dotknie naszego serwera, na przykład, który serwuje jakąś usługę, no to on może dotknąć tysiące naszych klientów, tak? Więc tu też jest duże ryzyko z tym związane. No i znowu wrócę do State of Cloud, który rzeczywiście potwierdza, że bezpieczeństwo to jest jeden z najważniejszych i najczęstszych wyzwań właśnie w usługach chmurowych, tak? Drugi to jest właśnie ta kontrola kosztów. I wciąż problemem, może nie tak znaczącym, to jest zarządzanie między wieloma chmurami. Tak? Jak to ogarnąć, jeżeli mamy swoje usługi i w chmurze Google'owej, i w Azure'owej, i AWS-owej. Tudzież jak migrować pomiędzy tymi chmurami. Tak? To też są ciągle wyzwania i nie są takie oczywiste do rozwiązania. No dobrze, więc czy mamy tylko wybór tak naprawdę pomiędzy SaaS-em i on-premise? Już pomijając te pośrednie modele, oba oczywiście modele mają swoje problemy i ograniczenia i idealnie byłoby, gdybyśmy mogli wziąć zalety obu. Tak, ale czasami model on-premise to jest jedyne rozwiązanie. Tak jak na przykład sobie pomyślimy o łodzi podwodnej albo o jakichś wojskowych czy rządowych agencjach, które no nie dopuszczają używania usług chmurowych. I pomimo problemów, o których wspomniałem, mam z tymi wdrożeniami lokalnymi trochę taki moralny problem. Dlatego, że uważam, że to nie fair, aby sprzedawać komuś rozwiązanie problemu razem z dwoma kolejnymi problemami w pakiecie. Tak sobie wyobraźmy, że na przykład potrzebujemy baz danych pod swoje big data, na przykład Hadoopa, czy jakąś inną bazę, dużą bazę relacyjną jakiegoś Oracle'a. No i okej, możemy wziąć sobie to rozwiązanie, kupić je, rozwiążemy ten swój problem pierwszy, ale mamy dwa kolejne, tak? Czyli jak to zainstalować i jak to utrzymać. Tak, to uważam, że to jest nie fair. Na pewno nie fair na dzisiejsze czasy. I my możemy dać coś lepszego po prostu, tak? Więc uważam, że nie ma po prostu jednego świata, w którym jest tylko SaaS, ewentualnie te modele pośrednie albo on-premise. Jest też drugi świat, świat, który chcę wam przybliżyć, świat, gdzie jest model taki hybrydowy, który rzeczywiście weźmie te zalety z obu wdrożeń. I znowu tu wrócę do tego diagramu z początku, o tym, jak sobie myśleliśmy o usługach różnych i modelach wdrożenia, jako o pizzy. I jest taki model, który wypracowaliśmy właśnie w firmie Dynatrace, który nazwaliśmy modelem zarządzanym. Tak? Jeżeli miałbym wam przybliżyć trochę ten model, to jest trochę jak wizyta rodziny, tak? Czyli sobie siedzimy w naszym własnym fotelu, na naszej wygodnej kanapie, w naszym ulubionym pokoju i przyjeżdża do nas rodzina, tak? Mama nam zrobi świetną pizzę, zrobi zakupy z napojami, porozmawiamy sobie ze swoim bratem, siostrą czy szwagrem i my będziemy nawet mieli trochę wpływu na tym, o czym rozmawiamy. Oczywiście oni też nas zagadają. Natomiast ciągle mamy tutaj te zalety jednego i drugiego modelu. I zauważcie, że odwróciliśmy trochę kierunek kontroli, jaką dajemy użytkownikowi my jako dostawcy. Tak? Czyli zostaje hardware, wirtualizacja iOS po stronie naszej,
a dostawca zajmuje się tą aplikacją i rozwiązywaniem tak naprawdę naszych problemów. I w ten sposób właśnie wchodzimy w świat tak zwanych usług zarządzanych. Czym są te usługi zarządzane? No, to są usługi, które możemy oddelegować po prostu do zewnętrznych firm, tak? I wiążą się między innymi z obsługą aplikacji, zarządzaniem centrów danych, bazami danych, kopiami zapasowymi, serwerami, siecią czy czymkolwiek, tak? Z czym my nie chcemy sobie na przykład zawracać głowy. No i teraz to jest, takie usługi są bardzo popularne teraz, dlatego że tak naprawdę każda firma jest firmą IT. Tak, branża medyczna na przykład, czy finansowe, muszą tak naprawdę mieć jakieś systemy internetowe, tak? Czy też bankowe, czy do rejestracji pacjentów, muszą po prostu mieć systemy internetowe, żeby nie zostać w tyle za konkurencją. No a często firmy takie nie chcą inwestować w własny dział IT, w hardware własny, tak? Więc to sobie oddelegowują. I to jest takie bardzo dobre, myślę, porównanie. W dodatku dostawcy takich usług często gwarantują jakość też przez różne certyfikaty, standardy ISO, zabezpieczenia, bezpieczeństwa, szyfrowania itd., itd. Więc no, brzmi dobrze, prawda? Żeby przekonać Was jeszcze bardziej, podzielę się z Wami, jak myśleć tak naprawdę w tym kierunku, jak można sprawić, żeby takie usługi zażądane dostarczyć do naszych klientów czy do naszych użytkowników. No ale jeżeli nie wiemy, jak zacząć, to oczywiście najlepiej zacząć od końca. Tak? My domawiamy with the end in mind. Czyli najpierw musimy zacząć myśleć o tym, co chcemy osiągnąć, po co, a potem to po prostu zrobić. Więc zaprojektujmy sobie nasz cel, tak? Bazując, że mieliśmy problemy z wdrożeniami lokalnymi, mieliśmy problemy z licencjami i chcielibyśmy zredukować te problemy. A więc nasz cel to będzie 50% mniej zgłoszeń związanych z licencjami, bo to kosztuje nasz czas, a czas, wiadomo, to jest pieniądz, tak? No i sposób, jaki chcielibyśmy to zrobić, no to chcielibyśmy automatycznie dostarczać aktualizację licencji, trochę jak w SaaS-ie. No i tak naprawdę rozwiązaniem tego, no to będzie zbudowanie jakiegoś serwisu w chmurze, który będzie synchronizował licencję z systemem u klienta. I tu podobnie możemy zrobić sobie taką projekcję, jeśli byśmy chcieli zredukować problemy z wdrożeniem tym razem, tak? Znowu chcielibyśmy zredukować liczbę problemów. W jaki sposób? No w sposób taki, że żeby zmaksymalizować widoczność we wdrożeniu u klienta, tak? Żebyśmy my jako dostawcy wiedzieli, co się z tym wdrożeniem dzieje zawsze. No i jak to możemy rozwiązać? No możemy dać klientowi tak naprawdę monitoring wdrożenia systemu oraz proaktywnie reagować tak naprawdę na problemy, które się pojawiają. I trzeci przykład takiego projektowania celu. Chcielibyśmy na przykład skrócić czas rozwiązywania problemów, tak? Czyli zredukowaliśmy liczbę problemów, natomiast z tymi problemami, którymi zostaniemy, to chcielibyśmy możliwie szybko rozwiązać. Więc w jaki sposób? No na przykład w taki, że żeby mieć możliwość odtworzenia problemu i dostępu do systemu klienta w każdym momencie. No i rozwiązaniem to jest taki zdalny dostęp do środowiska klienta. Proste? No proste, tak? Oczywiście, że taki rezultat osiąga się po jakichś warsztatach, dyskusjach, ale generalnie chodzi w tej idei o to, żeby jasno sprecyzować swoje cele, oderwać się od ograniczeń danego modelu i pomyśleć o kreatywnych rozwiązaniach. I tu przy okazji podziękuję Simonowi Sinekowi, tak? To jest taki lider, speaker, coach, który taką właśnie metodę, jak to mówię, na cebulę, tak? Bo to są poszczególne warstwy, a my Polacy lubimy cebulę. On tam poleca w swojej książce Zacznij od dlaczego, oryginalny tytuł Start with Why. To ja też bardzo polecam tą książkę. Może kolejnym takim, taką rzeczą, która nas przybliży do tego celu, to jest też zrobienie sobie takiego rachunku sumienia, w sensie
wypisanie sobie po lewej po prostu, jakie mamy problemy, a po prawej, co chcielibyśmy osiągnąć. Może w inny sposób opisać, mógłbym to opisać, to byłoby tak, że po jednej stronie wypisujemy sobie bolączki, to co nas boli, po drugiej to, co ten ból nam zdejmie, tak? Czyli co byłoby taką przysłowiową tabletką na ból głowy. Więc no, pierwszy problem, no to oczywiście skomplikowane i rozproszone wdrożenie, tak? Często te enterprise'owe oprogramowanie, jak, no, chociażby bazy danych, czy jakieś kompleksowe usługi, to nie jest tylko jeden serwerek, jedna baza danych, to będzie kilka różnych serwerów, które mają swoją rolę do, nie wiem, przetwarzania danych, serwowania interfejsu użytkownika, jedna baza danych, dwie, może nawet trzy. I one są generalnie skomplikowane, tak, żeby pomyśleć, jak to dobrze wdrożyć. I to był tak naprawdę też nasz problem. No i takim prostym rozwiązaniem to by było idealnie, gdyby instalacja była łatwa, możliwie z jedną pojedynczą komendą. Kolejnym problemem jest to, że no, większość operacji jest ręczna, tak? Tak naprawdę, żeby zaktualizować, trzeba coś tam uruchomić, coś tam przestawić, coś przekonfigurować, znotyfikować itd., itd. Więc no, tu oczywistą potrzebą jest aktualizacja automatyczna co miesiąc z pełną dostępnością, tak żeby możliwie użytkownicy nawet nie odczuli jakichś przerw w usłudze. Tak, czyli znowu trochę jak w SaaS-ie. Kolejną rzeczą to jest oczywiście bezpieczeństwo. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale zwykle bywa tak, że pierwsze instalacje czy inicjalne instalacje wiążą się z tym, że na takim serwerze jest tak zwany self-signed SSL certificate. Tak, czyli taki certyfikat, którym no nie za bardzo chcemy ufać. To jest też problem. My chcielibyśmy to rozwiązać z tym, żeby dostarczyć taki pełnoprawny certyfikat potwierdzony przez organizację razem w pakiecie z automatyczną konfiguracją, tak? To byłoby super. Innym problemem to na przykład byłoby skomplikowana konfiguracja, skalowanie, kopie zapasowe, tak? Tu my chcielibyśmy zrobić tak, żeby było dedykowane, proaktywne wsparcie techniczne, które by pomogło z tymi problemami. Oczywiście ten zdalny dostęp, żebyśmy mogli też zobaczyć, co jest nie tak z tym systemem, ewentualnie skonfigurować za klienta, no i monitorowanie tego wdrożenia, tak? Jadąc dalej, skalowanie też jest skomplikowane pod względem i operacyjnym, i architektonicznym, dlatego że no, pomyślmy sobie w ten sposób, że okej, to teraz muszę wiedzieć, czy mam zwiększyć trochę RAMu, trochę może procesora, czy może mam skalować bazę danych, czy może jakiś serwer. I tych pytań jest naprawdę bardzo dużo. My chcielibyśmy mieć proste skalowanie horyzontalne, tak? Czyli kolejne instancje będziemy dodawać, to będziemy tak zwiększać naszą moc obliczeniową. Oczywiście też z replikacją danych, żeby to wdrożenie było dostępne. Kolejny problem to na przykład podatność na przeciążenia, tak? Czyli no, przyjdzie do nas klient, powie, no serwer nie działał. My powiemy, no tak, no ale to był taki duży ruch, tyle było zapytań, że no to musiało paść. No i to generalnie nie jest ani dobre dla klienta, ani dla nas, więc my tu chcielibyśmy, żeby nasze rozwiązanie było automatyczne i miało wbudowane mechanizmy obronne i to obciążenie było automatycznie zbalansowane, zrównoważone. Tak, podatność jakieś awarii, utraty danych, więc tu też chcielibyśmy mieć replikację danych i możliwość tworzenia kopii zapasowej bez mówienia klientowi, no żeby mieć kopię zapasową, to musisz mieć jakieś jeszcze kolejne oprogramowanie i kolejny problem, tak? My uciekamy tu od problemów, szukamy rozwiązań. I ostatnia rzecz, to jest tak naprawdę wdrożenie integracji z zewnętrznymi systemami, tak? Z jakimś SSO, z LDAP-em, z systemami powiadamiania. Tu znowu byśmy chcieli, żeby to było w miarę proste, czyli automatycznie skonfigurować tą sieć i dostarczyć może jakiś asystent konfiguracji, co najmniej. Podsumowując, ładnie tu już nam się nakreśliła taka definicja wizji tego naszego rozwiązania. Dla nas, kiedy my nad tym pracowaliśmy, kluczowe było, żeby dostarczyć wygodę i moc usługi chmurowej, tak jak prostota, brak narzutu operacyjnego i szybka aktualizacja. Tak więc tu
wizja nam się taka pojawiła, na przykład obniżony całkowity koszt posiadania takiego rozwiązania poprzez dostarczone usługi dodatkowe, łatwiejsze skalowanie oraz elastyczne licencjonowanie. Tak? I będąc klientem, jak ja bym to zobaczył, to bym był rękami i nogami za tym. Tak? To brzmi świetnie. No i teraz możecie sobie pomyśleć, tak jak zresztą i my na początku naszej drogi do tych usług zarządzanych, że to się nie uda. Bo nie po to tak naprawdę klient chce wdrożenia lokalne, żeby teraz łączyć się z jakimiś usługami w chmurze. No i jednak okazuje się, że to nie jest problem, o ile ta komunikacja jest transparentna i bezpieczna. W sensie komunikacja sieciowa, tak, między systemami. Bo klienci przede wszystkim chcą rozwiązywać swoje problemy i chcą realizować własne cele. Więc no, zobaczmy jeszcze, co mówi na ten temat Flexera, jeżeli nie chcecie wierzyć mi. Flexera mówi, że organizacje są coraz bardziej otwarte na przenoszenie wrażliwych danych do chmury. No tak, ale konkrety. Co to znaczy, że są bardziej otwarte? No to znaczy, że połowa ankietowanych odpowiedziała, że rozważy migrację danych użytkowników lub nawet firmowych danych finansowych do chmury. Tak? To jest dokładnie ta połowa. Więc prosty wniosek tu się nasuwa, że poczucie bezpieczeństwa chmur rośnie. I to jest bardzo dobry wniosek. A ja już czuję pytania, że żaden klient się nie zgodzi na wysłanie danych do chmury. Tak, ale jeżeli, no, możemy nawet powiedzieć klientowi takiemu, spójrz, no, największe firmy, najwięksi klienci rzeczywiście myślą o tym lub już nawet to planują. Jeśli jeszcze was nie przekonałem, no to postaram się wam pokazać 5 najważniejszych aspektów wdrożenia, 5 naszych przykładów z życia. Takiego wdrożenia, które jest zorientowane na użytkownika, tak? Czyli ucieka od problemów, a dąży do rozwiązań. Więc pierwszym takim aspektem to jest prosta instalacja i skalowanie. Tak? To już mówiłem wam o tym. Więc chcieliśmy sobie zaprojektować, jak byśmy chcieli, żeby ta instalacja nasza wyglądała. No my chcielibyśmy tak naprawdę, żeby klient mógł sobie na swojej linuxowej maszynie pobrać instalator w prosty sposób, tak, WGET-em, na przykład przez jakiś tam URL z tokenem autoryzacyjnym i po prostu uruchomić, przekazując klucz licencyjny. Brzmi naprawdę prosto. Żeby wam trochę przybliżyć problem tego, że czasami systemy, które są wdrażane, są skomplikowane. Już wspominałem, tak, mogą się składać z wielu baz danych, z wielu serwerów i my stwierdziliśmy, że okej, opakujemy to wszystko w klaster. Każda maszyna, na której będziemy instalować nasze oprogramowanie, będzie zawierała dokładnie te same elementy. Tak, czyli nie będziemy tutaj rozbijać, że zainstaluj bazę tam, na takiej maszynie takiej, serwer tam taki, na maszynie o innej specyfikacji i tak dalej. My stwierdziliśmy, że zainstalujemy wszystko razem, spakowaną w jeden instalator, po to, żeby klient nie musiał za dużo myśleć, tylko uruchomił instalator, a my jako dostawca zadbamy o te wdrożenie. I teraz, jeżeli klient będzie chciał zwiększyć dostępność, zwiększyć moc obliczeniową tego naszego rozwiązania, to po prostu bierze kolejną maszynę, instaluje dokładnie ten sam instalator i znowu my robimy resztę, my jako dostawca. Tak, instalujemy wszystkie komponenty i one się ładnie ze sobą dogadają. Druga rzecz, kontroluję jeszcze czas, ale druga rzecz to automatyczna aktualizacja. I tu myślę, będzie dla was też całkiem bliska sytuacja, tak, tu się pojawia jakaś persona, DevOps i coś wam bliskiemu, czyli pipeline CI/CD, tam gdzie są budowane komponenty, artefakty naszego rozwiązania. I też wspominałem na którymś slajdzie, że wymyśliliśmy, że zbudujemy sobie taką usługę w chmurze, która będzie nam pomagała w tym wdrożeniu. No my ją nazwaliśmy Mission Control, tak? Czyli serwis, który nam będzie pomagał kontrolować tą naszą misję dostarczania oprogramowania do
centrów danych klienta. I ten nasz klaster, tak, który jest gdzieś tam zamknięty w centrum danych, musi się przebić przez ten firewall, tak, czyli poprosimy klienta o otworzenie tej jednej małej dziurki i żeby pytał nas na przykład restem co 15 minut, hej, daj mi uprawnienia, tak, czy już masz jakieś dla mnie uprawnienia, aktualizacje, czy już masz dla mnie jakieś aktualizacje. Nasz zespół DevOpsów, kiedy stwierdzi, OK, mamy nową wersję do wydania, to tak naprawdę będzie używał tego systemu Mission Control i powie, OK, wyślij temu klientowi tą aktualizację, albo na przykład tą aktualizację z poprawką. No i ona tak naprawdę wyląduje automatycznie w centrum danych klienta, tak? Zostanie pobrana przez klaster i automatycznie uruchomiona. Tak, klaster sam sobie uruchomi tą aktualizację, kiedy zauważy, że już ma nową dostępną i zrobi to w sposób taki rolowany, czyli host po hoście, warstwa po warstwie w taki sposób, żeby zawsze co najmniej jeden element tego wdrożenia był aktywny, żeby użytkownicy dalej mogli używać usługi. Trzecia rzecz to zbieranie danych. Tak, mówiłem o transparentności, o tej widoczności, żebyśmy my wiedzieli jako dostawca, jakim stanie jest wdrożenie u klienta, po to, żebyśmy my mogli szybciej zareagować na jego problemy. Tak? Byłoby wspaniale, gdyby klient sobie śpi, a my w tym czasie, czy nasze systemy obserwują wdrożenie i ewentualnie go naprawiają same. Tak? To jest właśnie ten cel, do którego my dążymy. No więc znowu, tutaj nasze te klastry u klienta co minutkę będą nam mówić do systemu, żyję, mam się dobrze. Tak, jeżeli nie mam się dobrze, to zostaną powiadomione odpowiednie systemy czy odpowiedni ludzie. A druga rzecz to będzie wysyłał jakieś metryki do naszego serwisu monitorowanego i zauważcie, że te wysyłanie przechodzi przez ten sam system Mission Control, więc klient musi otworzyć tylko jedną regułę w swoim firewallu do tego jednego systemu, tak? A my zajmujemy się tym resztą, bo klient tak naprawdę nie musi wiedzieć, jak my sobie to tam zbudujemy po naszej stronie. Tak, ale metryki zostaną wysłane typu jakie jest CPU, czyli obciążenie procesora, jak jest zużycie pamięci, nie wiem, może jaki jest stan kolejki przetwarzania, ile mamy użytkowników zalogowanych, czy ile mieliśmy problemów z logowaniem i tego typu podobne dane, którymi będziemy my zainteresowani jako dostawca oprogramowania, żeby szybciej i sprawniej rozwiązać problemy u klienta z wdrożeniem. Czwartym takim aspektem to jest bezpieczeństwo i automatyczne certyfikaty SSL. I tu właśnie też wspomniałem, że to jest częsty problem z takimi wdrożeniami lokalnymi. I tu myślę, że to też jest ciekawe rozwiązanie, na które wpadliśmy, ponieważ te klastry u klienta też komunikują się z Mission Controlem, żeby takie certyfikaty dostać. No, ale żeby dostać certyfikat SSL, to wpierw musimy mieć domenę. I tym też się zajmujemy jako dostawca oprogramowania. Tak, czyli klaster będzie mówił do naszego Mission Controla, utwórz mi domenę. No i my mamy akurat integrację zrobioną ze serwisem AWS-owym, Route 53, to jest taki DNS-owy serwis, żeby utworzył nam taki byt, gdzie będziemy te domeny konfigurować. No i zwrócimy sobie jakąś tam domenę do tego Mission Controla i powiemy, a klaster co jakiś czas będzie pytał, masz już dla mnie status, masz już dla mnie tą domenę? No jeżeli już ma, Mission Control jest gotowy, powie, tak, proszę bardzo, tu jest twoja domena. No i fajnie. Pierwszy etap jest za nami. Drugim etapem no to jest wysyłanie, walidacja tak naprawdę tej domeny i wysyłanie CSR-a. CSR to jest taki plik, który zawiera żądanie o generację domeny. Więc to, co klaster zrobi, skomunikuje się znowu z Mission Controlem i powie, utwórz mi certyfikat SSL, tu jest ten plik CSR i tu jest ta domena, którą dostałem, którą otrzymałem. No i Mission Control będzie tym razem integrował się z serwisem Let's Encrypt. Serwis Let's Encrypt to jest serwis zewnętrzny. To jest serwis, który jest serwowany przez taką fundację, która pomaga właśnie zabezpieczać różne serwisy internetowe, usługi internetowe.
I pozwala nam na otrzymanie prawdziwego, takiego pełnoprawnego CA certyfikatu chyba na 3 miesiące. I potem można sobie go wielokrotnie odnawiać, tak? Ale żeby ten certyfikat dostać od Lecenkrypta, najpierw trzeba zweryfikować, że jesteśmy w posiadaniu tej domeny, tak? Żeby nie można było się podszyć pod kogoś. A żeby zweryfikować, że jesteśmy właścicielem tej domeny, musimy utworzyć rekord DNS-owy typu TXT w tym właśnie serwisie AWS-owym, tak? Więc jeżeli to już Mission Control zrobi, automatycznie stwierdzi, OK, tak, ja jestem właścicielem, ja założyłem tą domenę, to jest moja domena, bo potrafiłem stworzyć sobie taki rekord, no to Lecenkrypt rzeczywiście to zweryfikuje i w rezultacie otrzymamy certyfikat, a klaster będzie co jakiś czas pytał tego Mission Control, masz już certyfikat dla mnie? Masz. No jak już będzie miał, tak, to potrwa raczej kilka minut, to ten certyfikat dostanie, włoży sobie do keystora swojego, zaktualizuje konektory i gotowe, tak? I dostajemy zieloną kudeczkę i jesteśmy szczęśliwi. Więc o to chodziło. Ale tak, jeszcze jedno. Według mnie najważniejsze, najbardziej mocne. To jest właśnie ten zdalny dostęp, o którym mówiłem. Więc jeżeli my chcemy dojść do centrum danych klienta, sprawdzić, jak ten klaster wygląda, sobie go skonfigurować, zobaczyć te dane, no to będziemy się, to nasi użytkownicy używają tego systemu Mission Control, żeby żądać, utworzyć żądanie zdalnego dostępu, a klaster co jakiś czas wysyła nam te pingi, tak? Mówi, żyje, wszystko fajnie, tak? A Mission Control może zawsze odpowiedzieć, hej, słuchaj, wszystko fajnie, ale ktoś od nas z zespołu prosi o zdalny dostęp. Jeżeli klaster coś takiego zauważy, to uruchomi proces websocketowy na jednej z maszyn, gdzie został wdrożony nasz klaster i on otworzy tunel do naszego Mission Controla. Po co? A to dlatego, żeby dać użytkownikowi link dostępowy, kiedy użytkownik może przez swoją przeglądarkę tak naprawdę kontaktować się z Mission Controlem i wysłać jakieś żądanie, na przykład hej, słuchaj, zaserwuj mi stronę jakąś diagnostyczną z tego klastra. Mission Control przekaże tym tunelem do tego procesu websocketowego, a proces websocketowy przekaże do żądania do klastra, mówi hej, słuchaj, daj mi tą stronę. No i proszę bardzo, zwracam ci tą stronę, ten websocketowy proces przekażę to do Mission Controla, aż w końcu odpowiedź zostanie wyświetlona w przeglądarce użytkownika. I może sobie wtedy przeglądać dokładnie tak samo, tak jakby był w intranecie klienta. I to jest piękne, dlatego że kończy się walka i wymiana z e-mailów z klientem. Słuchaj, daj mi logi, ok, a to zrób to, a zrób tamto i 50 maili wymienionych i nic w tym momencie nie wynika, czy wyślij mi screenshota. Tu możemy sami sobie zobaczyć, jak to wygląda, pobrać sobie dane, skonfigurować i zrobić to za klienta. Więc klient może spać spokojnie i skupić się na swoich celach, żeby to zrobić. Patrzę na czas, więc będę już podsumowywał. Chciałem pokazać też właśnie, jak my to zrobiliśmy, więc tu pokrótce tylko powiem, że my mamy tą usługę naszą Dynatrace'ową chmurową. Mamy po lewej stronie chmurę klienta, gdzie klient instaluje agenty, po prawej jest nasza chmura i tu jest ten klaster, o którym mówiłem, więc w usłudze SaaS-owej to wygląda w ten sposób, że ta komunikacja wygląda właśnie tak, jeżeli jest to wdrożenie u klienta, to tak naprawdę klient bierze sobie dokładnie te same komponenty, które my uruchamiamy w chmurze, uruchamia je w swoim centrum danych i ciągle ten sam Mission Control dba o to, żeby to wdrożenie było monitorowane i tak samo konfigurowane. Jeżeli używacie narzędzi Kubernetesowych, czy wdrożenie przy pomocy Kubernetesa, takimi pomocnymi narzędziami, które możecie zobaczyć, to jest replicated.com, Rancher i Kubermatic, które pozwalają rzeczywiście zrobić łatwe takie przeniesienie z jednego modelu do drugiego z zarządzanymi jakimiś usługami dodatkowymi. No i co dalej? No my dalej myślimy o tym, żeby dalej automatyzować playbooki i procesy DevOpsów, żeby jeszcze większą była automatyzacja tych wdrożeń u klienta. Myślimy o self-serwisowym podejściu i GitOpsowym. Tak? Ale zostawię Was
tylko z jedną myślą, tak, że generalnie wszystkie te modele mają swoje wady, tak, i tego nie obejdziemy. I tak naprawdę najważniejszy jest sukces, tak? Sukces z nieidealnym rozwiązaniem jest zawsze lepszy niż brak sukcesu, choćby z idealnym wdrożeniem, którego nie uda nam się dostarczyć do klienta, które nie będzie używane. Tak? I z tym Was zostawię. I zostawię Was takim call to action, tak? Pomyślcie, czy są użytkownicy, do których nie docieracie, tak? I jak możecie rozwiązać ich problemy bez dodawania im nowych problemów, tak? To myślę, że jest bardzo, bardzo istotne w dzisiejszych czasach. I nie wiem, jeżeli mamy pytania, to z chęcią odpowiem. Jeżeli nie, to przekażę głos po prostu na czas open mic'a. To by było na tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.